Cześć, witajcie serdecznie po raz pierwszy w nowym roku. Także lecimy oczywiście dalej z obliczeniami z tytułu zużycia gazu. Dzisiaj będziemy liczyć dwukrotnie, ponieważ zliczymy sobie do końca poprzedniego roku zużycie od momentu ostatniego filmu oraz policzymy sobie, ile zużyłem gazu łącznie do końca roku od rozpoczęcia okresu grzewczego, czyli od października. Także jeżeli Was interesują wszystkie koszta związane z tytułu ogrzewania domu gazem, to zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, to słuchajcie, nie przedłużając, oczywiście na początku musimy zacząć od zobaczenia obecnego stanu na butli, ale coś Wam jeszcze pokażę jako ciekawostkę. Zobaczcie sobie kolor trawy na działce, a zobaczcie sobie dookoła. Śmiesznie to naprawdę wygląda, że tutaj jest zielono, a wszędzie dookoła po prostu wszystko jest obumarłe i nawet jednego zielonego listka nie ma. No dobra, nie przedłużając, lecimy do butli. Sam jestem ciekaw, ile mam obecnie, ale już podejrzewam, że około, no będzie około 60%. Już patrzymy. Ile mamy? 59%. Dobra, mamy 59%. Wracamy w miejsce, gdzie nie będzie wiać. To jest najważniejsze, żebyście słyszeli wszystko to, co mówię. Dobra. No to słuchajcie, mam już telefon. No troszeczkę zeszło. Zima wróciła. Także to jest tego powodem. Momencik, sobie zrobimy. O, już wszystko widać. Poprzednio w grudniu, jak nagrywałem Wam filmik przed świętami, mieliśmy 64% na butli. Teraz już mamy 59% do końca roku. Czyli zeszło nam 5% butli razy 27 litrów, ponieważ 1% butli to 27 litrów. Oczywiście z butli 2700 litrów. To jest 135 litrów razy złoty 51, ponieważ po tyle tankowałem. Czyli mamy około 200 zł dopłaty do końca roku od momentu poprzednich wyliczeń, jakie widzieliście na kanale, jeżeli oczywiście obserwowaliście kanał. No i teraz jeszcze drugie obliczenie. Mieliśmy 86%, jak zatankowałem butlę, czyli 86% mieliśmy od momentu zatankowania butli, a teraz mamy 59% i okres grzewczy. Teraz właśnie w tym momencie widzicie sobie wykres, że zacząłem okres grzewczy w październiku. No i od października liczymy grzanie. Także mamy z powrotem tak. 86 minus 59 to jest 27. No i analogicznie 27 razy 27 to jest 729 i razy złoty 51 to jest 1100 zł. Czyli od momentu uruchomienia pieca na okres zimowy, ponieważ ja pieca też używam do podgrzewania wody użytkowej, ale od momentu odpalenia pieca na tryb zimowy wychodzi nam 1100 zł do końca roku. Czy to jest mało, czy to jest dużo, to oczywiście wiadomo, pozostawiam do Waszej interpretacji. No i słuchajcie, sporo osób się też mnie pytało, jaka jest cena obecnie, bo to, że ja tankowałem za złoty 51 w samym środku lata, to jest co innego, a jakby ktoś zatankował teraz, no to jest dużo, dużo drożej. No jasne, oczywiście jest drożej. Jak zawsze, no mamy środek zimy, no to nie ma się czemu dziwić, ale ja tankowałem po złotych 51, a teraz chyba z tego co wiem, to oferują złoty 99, jak zamówicie pełną butlę, no bo wiadomo, no, ja tankowałem do pełna, to podejrzewam, że nawet i złoty 90 się trafi. No to w moim odczuciu nie jest to dużo, bo nawet jakbyśmy policzyli to po złoty 90, to tak na oko, już teraz strzelam, to by wyszło jakieś 1500 zł do końca roku zużycie. Także mi się wydaje, że i tak, powiedzmy, jak już przyjdzie lato, to i tak może się zamkniemy w granicach około 3000 zł na sezon, czyli tak jak zawsze, aczkolwiek zima zimie nie jest równa. No ale obecnie mamy minus 7 stopni, zima wróciła, także zobaczymy, jak długo będzie trwać. Tyle ode mnie. Wszystko wiecie, trzymajcie się i oczywiście do następnego odcinka. Cześć!